Jak zapewne nie jeden ze słuchaczy wie, jestem inwestorem, a właściwie powiedzmy sobie, może pierwszy mój kontakt z giełdą miał miejsce w 1993 roku. Można zatem powiedzieć, że od ponad 20 lat, oczywiście z małymi przerwami, cały czas zbieram doświadczenia na rynkach finansowych. Od kilku lat próbuję to doświadczenie przekazywać podczas różnych webinarów, podczas szkoleń, w swoich wpisach na blogu, aby w jakiś sposób ukierunkować i pomóc w zarabianiu pieniędzy innym. Podczas szkoleń, przede wszystkim podczas szkoleń, ale i również podczas jakiejś wymiany mailowej z moimi subskrybentami, zauważyłem pewną prawidłowość i ta prawidłowość, którą, że tak powiem, przełożyłem w głowie na to, jak wyglądała moja, nazwijmy, kariera inwestora, jak to się wszystko rozkręcało, spowodowała, iż no, ugruntowałem w sobie pewne wnioski, właściwie pewne założenia, które są, chciałoby się powiedzieć, pewnym elementem. Jak wiemy, z pewnością na giełdzie raczej nie mamy nigdy do czynienia, natomiast co do samego inwestowania są niektóre sprawy, które można powiedzieć, określić mianem właśnie pewnika. Bez nich nie da się skutecznie inwestować. Skutecznie mam tu na myśli przez długi okres czasu. Tak, nieważne, czy ktoś w dłuższym terminie inwestuje, w krótkich interwałach czasowych, to nie ma tutaj znaczenia, w jaki sposób ma inwestować. Tylko chodzi o to, żeby to było, nazwijmy, jakieś źródło dochodów w długim terminie, tak? Bo jednorazowe, udane transakcje mogą przytrafić się każdemu. Ale jeżeli ktoś poważnie myśli, to no, raczej to w kwestii dłuższego terminu. Nie spotkałem się z tym. Nie chcę powiedzieć, że jestem osobą, która pierwszy raz wypowiada to oficjalnie i podkreśla to, o czym dzisiaj chcę powiedzieć. Być może ktoś już gdzieś w jakiejś książce o tym napisał. No ja osobiście nie trafiłem na to. Natomiast myślę, że wnioski, jakie można wyciągnąć z tego, co chciałbym powiedzieć w tym krótkim wideo, no mogą w znacznym stopniu polepszyć sytuację każdego inwestora, który albo dopiero co zamierza inwestować, albo jest w początkowym, bardzo początkowym etapie, a nawet i ci inwestorzy, którzy już jakiś czas działają na rynku, ale jednak nie są zadowoleni z tego, co osiągają. Zastanawiając się, co tak naprawdę sprowadza nas na rynek giełdowy, co powoduje, że chcemy inwestować, że chcemy grać na tym rynku, spekulować. Myślę, że odpowiedź jest taka pierwsza, to tylko jedna. Kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Każdy to robi, aby zarobić, po prostu, no, aby zarobić. Pytanie, choć ta kasa wydaje się częścią wspólną, bo tak jak powiedziałem, każdy chce zarobić te pieniądze na giełdzie, to czy jednak, nazwijmy to, przeznaczenie tych pieniędzy jest takie samo? Czy każdy zarabia, chce zarabiać na giełdzie ze względu na taki sam kierunek, cel, swoje, nie wiem, no to co ściąga go na tą giełdę? Czy u wszystkich osób wygląda tak samo? Przecież tak naprawdę jedni chcą, nie wiem, uzbierać sobie na emeryturę, inni chcą zarobić na giełdzie jakiś duży kapitał, aby móc na tą emeryturę, nazwijmy, przejść znacznie wcześniej, żeby móc skorzystać z życia. A jeszcze inni na przykład grają, traktują giełdę jako biznes, jako praca swoja i po prostu zarabiają na tym miesięczne wynagrodzenie. Ich narzędziem pracy jest kapitał, ich narzędziem pracy jest własny tok myślenia i zarabiają, w ten sposób zarabiają na życie, na to bezpośrednie, jak gdyby teraz obecne życie. Czyli gwarantują sobie poprzez giełdę, albo inaczej, chcą zagwarantować sobie poprzez giełdę dochód pieniędzy lepszy, niż by pracowali gdzieś na etacie,
lepszy niż by mieli uruchamiać jakiś inny rodzaj biznesu, bo giełda tak naprawdę jest biznesem. Czy zatem możemy powiedzieć, że cele, tak te prawdziwe cele, nie uproszczeniu kasa, tylko te główne cele, dla których, nazwijmy to, chcemy zarobić te pieniądze. Czy te cele wszystkich inwestorów są takie same? Oczywiście można uproszczeniu powiedzieć, no nie, no bo przy takich setkach tysięcy czy milionów inwestorów trudno, żeby te cele były takie same. Ale nawet gdybyśmy chcieli podzielić na te grupy, właśnie ze względu na to, co przed chwilą powiedziałem, w jakim konkretnym celu ludzie zarabiają, chcą zarabiać na giełdzie, to z tego wynika jasno, że te cele są różne. Te cele są różne. Jedni chcą zarobić na emeryturę, tą konkretną, normalną, żeby mieć dostatnie życie po przejściu na emeryturę, mogą na przykład inwestować w długim terminie. Ci, którzy chcą w jakiś sposób szybciej zdobyć kapitał, mogą inwestować w średnim terminie. Ci, którzy zarabiają na życie bezpośrednio poprzez giełdę, chcą zarabiać na życie, mogą inwestować w krótkim terminie. Oczywiście każdy z poszczególnych, jak gdyby, tych trzech grup ludzi może inwestować zarówno w długim, w średnim, jak i w krótkim terminie. Tu nie chodzi teraz o sam już sposób inwestowania, czy ktoś kupuje akcje na to, żeby zarobić na nich przez rok, czy ktoś kupuje akcje na 10-12% czy 8% i sprzedaje je za 3-4 dni czy za tydzień, a no chyba, że go przetrzymają, bo nie urosną, to na przykład za 2 miesiące. Tu nie w tym rzecz, tylko jak gdyby perspektywa czasowa każdej inwestycji jest inna. Czy zatem, i tu jest jedno z najważniejszych pytań, czy zatem możliwe jest, aby każdy w taki sam sposób podchodził do giełdy? Zastanów się teraz przez kilka sekund i daj sobie taką szybką odpowiedź, to co pierwsze ci przychodzi do głowy. Czy mając różne cele, różne pragnienia, różne motywacje zarabiania na giełdzie, można podejść w ten sam sposób? Myślę, że twoja odpowiedź jest prawidłowa, a więc taka, że no nie, nie da się. No nie da się osiągnąć różnych celów, działając w taki sam sposób. Jeżeli będziemy coś stale robić tak samo, to efekt końcowy będzie stale taki sam. I tu w tym też również, jeżeli mamy różne cele, to każdy z nas w inny sposób będzie musiał dojść do tych celi. Nie da się zrobić jakiś jeden sposób i przez to osiągnąć to, co pragniemy. Co zatem trzeba zrobić, zanim postawi się pierwsze kroki na parkiecie? Co powinieneś zrobić, jeśli już grasz i nie jesteś z tego usatysfakcjonowany? I tu muszę jeszcze powiedzieć jedną ważną sprawę. Tak naprawdę myślą przewodnią tego nagrania była odpowiedź na pytanie, dlaczego wszelkie statystyki pokazują, że na giełdzie zarabia no 15, może 20% ludzi. Na kontraktach wychodzi to jeszcze gorzej, a o Forexie nawet nie wspomnę. Dlaczego tak mało osób zarabia na giełdzie? To było takim... Odpowiedź na to pytanie sprowokowała mnie do nagrania tego wideo. Więc zadam jeszcze raz pytanie, co musimy zrobić, zanim zaczniemy inwestować? Albo co musimy zrobić, jeżeli inwestujemy i nie jesteśmy z tego zadowoleni? Musimy sobie jasno i konkretnie wyznaczyć swój cel inwestycyjny. Jeżeli odpowiedziałeś już dobrze na poprzednie pytanie, czyli że nie ma, no nie można w ten sam sposób podejść do giełdy, jeżeli chce się przy różnych, jak gdyby, tych efektach końcowych, jakich oczekujemy, no to żeby podążać w kierunku tego naszego założenia, co chcemy osiągnąć na tej giełdzie, musimy ten cel nasz końcowy mieć jasno sprecyzowany. I to jest zasada, która obowiązuje, można powiedzieć, w całym życiu każdego człowieka.
Sukces w życiu osiągają ci, którzy wiedzą, co chcą. To jest tak, zawsze się, często się powtarza tak krótko. On osiągnął, ale on wie, co chce. On wie, co chce i on to osiągnie. Bo właśnie pewne tylko wyznaczenie celu sobie, jasne i dokładne sprecyzowanie tego celu, określenie stwarza, że my wiemy, dokąd zmierzamy. No gdybyśmy my wsiedli w samochód i pojechali, nie wiedząc, gdzie tak naprawdę chcemy jeździć, to błądzilibyśmy i moglibyśmy za chwilę 100 razy przejeżdżać przez ten sam miejsce, albo jechać, aż się gdzieś droga nie skończy, wracać bez sensu, zmarnowalibyśmy tylko czas, pieniądze i zdrowie, i nerwy. Ale my wsiadając do samochodu mamy określony cel, dokąd my nim chcemy dotrzeć. Ten przykład z życia pokazuje, że na giełdzie jest dokładnie tak samo. Musimy mieć sprecyzowany cel, jaki chcemy osiągnąć. Oczywiście mówimy tu teraz o tym celu inwestycyjnym. Aby to wszystko, że tak powiem, zebrać w jedną całość, aby konkretnie i rzeczowo wyznaczyć ten cel, aby wiedzieć, co chcemy przez tą giełdę osiągnąć. A po co mamy wiedzieć? No po to mamy wiedzieć, abyśmy mogli potem robić kolejne kroki i porównywać, czy poruszamy się w dobrym kierunku, czy to, co robimy, prowadzi nas do tego celu. Aby to wszystko skonkretyzować, musimy uwzględnić wiele czynników. Takie podstawowe to chociażby to, ile czasu możemy poświęcić na inwestowanie. Bo jeżeli ktoś pracuje gdzieś na etacie, ma małe dzieci, no życie rodzinne i zawodowe zajmuje mu prawie całą dobę, a jeszcze musi spać, jeść i parę innych rzeczy zrobić, to trudno, żeby taki człowiek mógł zająć się traderką, tak? Albo no, inwestować nawet w jakimś krótkim, nie może w ciągu jednego dnia, ale jakieś inwestacje robić kilkudniowe, bo on nie będzie miał czasu ani możliwości przeanalizowania, wychwycenia swoich sygnałów kupna, bo to trzeba by było robić prawie każdego dnia, nawet może i kilka razy dziennie. A więc czas, jaki możemy poświęcić na inwestowanie, kapitał, jakim dysponujemy, bo musimy sobie zdawać również świadomość z tego, że jeżeli my mamy 4000 czy 5000 zł, no to nie możemy raczej chyba wystawić sobie na nasz cel, ten co najmniej krótkoterminowy, jakiś roczny, że my będziemy od dzisiaj zarabiali na życie takim kapitałem. Bo to ograniczyłoby z cudem i tylko jest realne na reklamach rynku Forex, jakie możemy przeczytać na każdej prawie stronie internetowej o podłożu finansowym, czy usłyszeć często w telewizji, bądź to w radiu. To tylko reklamy wbijają do mózgu ludziom tą głupotę, że w ciągu 5 minut z kilkuset złotymi w kieszeni możemy dorobić się majątku. Że przez pół godziny na jednej transakcji Edziu zarobił 1200 euro. Czy ty też tak chcesz? Oczywiście, że też tak chcę. Tylko, że nikt nie mówi, że żeby zarobić te 1200 euro w ciągu nawet i pół godziny, co oczywiście jest możliwe na rynku Forex i to nie w sposób ciągły, ale zdarzają się dni, kiedy w 10-15 minut jest zrobiona taka ilość pipsów, że spokojnie można tyle zarobić. Zdarzają się ruchy na kontraktach terminowych na rynku polskim, gdzie w ciągu powiedzmy 2-3-4 godzin sesyjnych kontrakt rośnie o 50-60 punktów. Ale dobrze, teraz zamieńmy to na złotówki. Co to oznacza? No to jakbyśmy chcieli zarobić te 1200 euro powiedzmy w tym czasie, to my byśmy musieli odpowiednią ilością tych kontraktów czy lotów na rynku Forex zagrać. A żeby to móc zrobić, to my musimy mieć odpowiednio większy kapitał. Zatem kapitał, jaki dysponujesz, też w pewien sposób wpływa na to, jaki ty możesz mieć cel. Czy ten twój główny cel nie musisz jak gdyby podzielić drogę do tego głównego celu na jakieś krótsze etapy. Najpierw z tych pieniędzy, które na dzisiaj posiadasz, przykładowych tych 4-5 tysięcy, zrobić przez rok, nie wiem, no 6, 7, 8, 10. Nie chcę wybiegać w daleką przyszłość, bo ja wiem, że rynek Forex, rynek kontraktów, czasami krótkoterminowe zagrania na akcjach mogą znacznie, że tak powiem, podwyższyć ten kapitał, ale nie chcę, żeby znowu to zabrzmiało jak reklama, co zdarzyć się może każdemu, ale nie będzie go to dotyczyło przez cały okres jego inwestycyjny. To się może zdarzyć raz, dwa, trzy razy w życiu, gdzieś w jakichś krótkich etapach, takie szałowe zarobki.
Co jeszcze? Wiedza techniczna. Czy ja mogę przystąpić do inwestowania, jak ja nawet nie wiem, co to jest rynek akcji albo rynek kontraktów terminowych, a jak kupić taki kontrakt, a jak go sprzedać, a o co tu w ogóle chodzi? A więc to jest kolejny element. Może właśnie wiedza techniczna jest czymś tym, co już na początku każe nam ten końcowy cel przesunąć w jakimś określonym czasie, bo musimy uwzględnić, że na początku musimy zdobyć też jakąś wiedzę techniczną. Oczywiście tych pytań, jakie powinniśmy sobie zadać, tych kwestii, jakie powinniśmy rozważać, może być więcej i jest zapewne więcej. Niestety, jest jeszcze jeden bardzo poważny element, który psuje tą statystykę, jeżeli chodzi o to, jaka ilość osób, jaka ilość inwestorów jest w stanie zarabiać na rynkach finansowych. Każdy człowiek ulega emocjom. Różnym, różnistym. I obojętnie, czy ma jakiś kontakt z giełdą, czy nie ma, każdy jeden człowiek ulega emocjom. Co do tego chyba nie masz żadnych wątpliwości. Jednak w kwestiach finansowych dominują szczególnie dwie emocje. Strach i chciwość. To są dwie najważniejsze, najpoważniejsze właściwie emocje, które doprowadzają do, nazwijmy to, bankructwa. Strach i chciwość. Gdybyśmy mieli określić, która z tych emocji jest gorsza, to chyba byśmy musieli wskazać strach. Ale wbrew pozorom nie chodzi tu, bo strach dotyczy tak, że tracimy coś, co już posiadamy. I ten strach bardzo często właśnie wykańcza nas poprzez to, że gdy podejmiemy złą decyzję inwestycyjną, nie potrafimy się z niej wycofać. Strach przed utratą tych iluś tam złotych jest tak duży, że wmawiamy sobie, że rynek się odwróci. Chciwość oczywiście również ma, sieje zniszczenie, bo powoduje, że pod wpływem właśnie reklam, nie tylko reklam, nawet i bez reklam, ktoś wchodzi i nagle, załóżmy sobie, zagrał, nie wiem, no na przykład na rynku kontraktów jednym kontraktem i udało mu się zarobić, zrobił 30 punktów, zarobił 300 zł w ciągu godziny czy dwóch i mówi sobie, no to kurczę, jak ja zagram 10 czy 20, to będzie 3000 albo 6000 i mam jeden taki dzień w miesiącu i mam wypłatę. Jeżeli kapitał mu pozwoli taką ilość tych kontraktów kupić, to on to zrobi. Ale co go w tym momencie spotka? No na pewno strata. Jedna, druga, trzecia i po koncie. Nie ma pieniędzy. I oczywiście to dotyczy wszystko, wszystkich rodzajów inwestycji, nawet i w akcjach. Tylko w zależności, akcje, kontrakty, forex idzie wolniej albo szybciej. Ale te dwie emocje są tragiczne w skutkach, potrafią być tragiczne w skutkach. Dlatego musimy kontrolować również nie tylko to, co nas potem spotyka na giełdzie, bo tak jak powiedziałem, finanse te jak gdyby wyciągają na zewnątrz te nasze dwie emocje, chciwość i strach, ale również przy komponowaniu naszych celów, określaniu ich, precyzowaniu tej pracy, którą musimy wykonać na początku, jeżeli myślimy poważnie o zarabianiu na giełdzie, to jest również jak gdyby kontrola tych dwóch emocji, chciwości i strachu. Ten cel inwestycyjny, tak jak już raz wspomniałem, no trudno mając 4000 zł myśleć, że będziemy mogli pracować na giełdzie, w tym sensie, że robić krótkie ruchy i w ciągu co miesiąc zarabiać też 3 czy 4 tysiące zł, a więc 100%, czy może nawet i komuś się przyśni 200 czy 300 co miesiąc. Bo fantazja człowieka jest nieograniczona. Może pomoc jakiejś drugiej, bliskiej osoby, która by spojrzała raz po raz na to, co chcemy osiągnąć, jest w miarę realne. Oczywiście my mamy jakieś marzenia, mamy te cele czasami takie dość wybujałe i z jednej strony trzeba sobie powiedzieć jasno, cel nie powinien być taki minimalistyczny, ale to już jest kwestia, zagadnienie tego, jak się konkretyzuje cele, to nie jest przedmiotem tego materiału wideo, który ma dotyczyć bezpośrednio inwestycji giełdowych. Ale musimy być obiektywni przy wyznaczaniu tych celów, żeby no nie wyznaczyć coś takiego, co dzisiaj
przypływie emocji, jakiejś właśnie chciwości, jakiegoś, albo jakiegoś strachu, bo nie wiem, działamy pod presją, że nie wiem, no jakieś długi nas gdzieś dopadają, mamy coraz większe problemy finansowe, to może właśnie na giełdzie i pod taką presją to w ogóle nie warto nawet przez moment ryzykować, bo resztki tego, co nam zostało, stracimy. Efektem tych prac, nazwijmy wstępnych, aczkolwiek podstawowych, tu chciałbym, żebyś sobie uzmyślał, to są podstawowe, bez tego nie powinieneś nigdy wchodzić na parkiet, w cudzysłowie oczywiście wchodzić na parkiet. A jeżeli tam jesteś i nie odnosisz tych sukcesów, nie odnosisz takich wyników, nie doznajesz, jakich byś chciał, to to jest zapewne główna przyczyna tego. Ja wiem, że każdy by chciał od razu usłyszeć, a kiedy kupić, kiedy sprzedać, żeby zarobić. Ale tego tak się nie da zrobić. Tym efektem końcowym takich prac powinien być dokument. Dlaczego? Bo tak jak już zacząłem i przeszedłem, no przepraszam, przeskoczyłem z myśli na myśl. Nie sygnały, nie moment, kiedy kupujemy, kiedy sprzedajemy, te techniczne aspekty są najważniejsze. Są dowody. Sam przeprowadzałem test bezpośrednio na rynku kontraktów terminowych, który udowadnia, i to nie był mój test, był tylko takim, powiedzmy, testem moim prywatnym, ale takie badania były robione już na świecie niejednokrotnie, na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. Wykazały, że tak naprawdę jakiś zarobek możemy mieć nawet, kiedy będziemy podejmowali decyzje inwestycyjne na podstawie tak zwanego rzutu monetą. W końcu to jest sposób, który tak statystycznie daje 50 na 50. Każdy z inwestorów zmierza do tego, żeby poznać te techniki, to co według niego doprowadza do skutecznego inwestowania, a to wcale nie tędy droga. Te techniki są potrzebne, te sposoby są potrzebne, system jest potrzebny, ale on to jest potrzebny do tego, żeby zwiększać prawdopodobieństwo. Ale mimo, że to jest potrzebne, to nie uda nam się to, jeżeli właśnie nie będziemy mieli fundamentu. Każdy dom musi stanąć na fundamencie. Jeżeli wybudujemy dom bez fundamentów, to nie wiem, pierwsza lepsza wichura albo coś będzie po domu. I tu jest tak samo, każdy rodzaj inwestycji musi być oparty o fundament, a tym fundamentem powinien być taki dokument, który jest efektem końcowym tych prac, o których dzisiaj mówiłem, czyli dlaczego chcę inwestować na giełdzie, jaki mam ten cel finansowy, w jakim okresie chcę to zrealizować, jak będę się angażował czasowo, jaką wiedzę muszę zdobyć, aby móc inwestować. Oczywiście ten plan w miarę upływu czasu będzie się zmieniał, bo osoba dzisiaj, która akurat nie zna się na giełdzie w ogóle i postanowiła, że gdzieś usłyszała i postanowiła, że może to jest ta droga, no to ona w pierwszej kolejności będzie musiała zdobyć jakąś wiedzę w ogóle o rynku finansowym, o sposobach inwestycyjnych, no o tym wszystkim, nazwijmy, o metodach, no nie wiem, pouczyć się analizy technicznej, być może będzie chciała, dojdzie do wniosku, że analiza fundamentalna, a może jeszcze inna analiza VSA. No, ale na początku będzie miała tak, ale gdy już opanuje tą sztukę, to tak z tego dokumentu, z tego planu życiowego, z tego planu inwestycyjnego, ta kwestia wiedzy może zejść na dalszy bok, tak? Bo całe życie się uczymy, ale to już nie jest. To już ten plan będzie mógł być modyfikowany, ale on musi być. To jest fundament inwestycyjny każdego, kto chce osiągnąć sukces. I chciałbym, żebyś to zapamiętał, że jeżeli przymierzasz się, bądź jesteś na rynku finansowym, a nie odnosisz tych sukcesów, to zapewne to jest efektem tego, że nie wykonałeś tej pracy na początku. To nie jest kasyno. W każdym razie nie powinno być kasyno, bo giełda może być kasynem i jest kasynem dla każdego, kto wchodzi nieprzygotowany, kto nie wie, co chce osiągnąć przez to. Jeżeli nie wiesz, co chcesz osiągnąć przez to, to nie wiesz, jak to osiągnąć. Myślę, że to wideo da Ci dużo do myślenia. Oczywiście będę się cieszył, jeżeli pojawią się komentarze, czy to dotyczące tego, co tu powiedziałem, jakieś za, jakieś przeciw, a być może chciałbyś usłyszeć ode mnie jeszcze o czymś konkretnym, to napiszcie tu komentarze pod
tym materiałem wideo. Postaram się przygotować kolejny materiał w odpowiedzi na ewentualne właśnie komentarze. A to, co dzisiaj usłyszałeś, przesłuchaj sobie kilka razy i wejdź to mocno do serca, bo to jest naprawdę jedyny sposób, aby osiągnąć sukces na giełdzie. Oczywiście nie jest to pełny sposób. To jest jakaś część, ale elementarna część. Bez tego nie ma szans.